Sejm jutro zajmie się wprowadzeniem stanu wyjątkowego w części województw podlaskiego i lubelskiego. Prawo i Sprawiedliwość popiera takie rozwiązanie. Wniosek o uchylenie rozporządzenia złożyła Lewica. Koalicja Obywatelska, PSL, Konfederacja i Polska 2050 decyzje w sprawie głosowania podejmą jutro. Czekają na argumenty rządu podczas debaty w Sejmie. Od czwartku w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Dotyczy on części województw podlaskiego i lubelskiego. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta stan wyjątkowy został wprowadzony na 30 dni. Choć rozporządzenie już obowiązuje, posłowie muszą je niezwłocznie rozpatrzyć. Następnie mogą w drodze uchwały uchylić je i znieść stan wyjątkowy. Uchwałę taką Sejm przyjmuje bezwzględną większością głosów. Zdania polityków w tej sprawie są jednak podzielone. Mamy w tej kwestii negatywne opinie, ale trzeba wysłuchać przedstawiciela rządu. Trzeba dać szansę premierowi, aby przedstawił argumentację. Wtedy zbierze się klub i podejmiemy decyzję. Mówi wicemarszałek Sejmu PSL Piotr Zgorzelski. Z kolei według polityków Koalicji Obywatelskiej rząd nie ma czystych intencji. Dlatego zagłosuje przeciwko wprowadzonemu stanowi wyjątkowemu, mówi poseł Izabela Leszczyna. Nie możemy zgodzić się na wprowadzenie stanu wyjątkowego tylko z tego powodu, żeby PiS-owi lepiej się rządziło, lepiej, to znaczy w taki sposób, żeby nie musieli się tłumaczyć, co robią i dlaczego, bo i nie chcą, żeby ktoś im patrzył na ręce. Uchylenia rozporządzenia wprowadzającego stan wyjątkowy chce Lewica. W piątek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafił projekt uchwały w tej sprawie. Mówi poseł Lewicy Maciej Konieczny. Jesteśmy przekonani, że nie ma żadnego uzasadnienia dla tego stanu wyjątkowego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo Polaków. Ja byłem na granicy, widziałem, że tam niestety polskie służby łamią prawo, zachowują się okrutnie wobec migrantów, uchodźców i wydaje się, że to dokładnie władza chce ukryć. Z wnioskiem Lewicy nie zgadza się poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Uważam wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy za uzasadnione, ponieważ funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego muszą móc ze spokojem patrzeć w kierunku granicy, w kierunku Białorusi i wiedzieć, że nikt im nie skoczy pod nogi ani na plecy, że nikt nie będzie przecinał drutów na granicy, że nie będą tam krążyć przemytnicy ludzi ściągani z Europy. Tam musi panować porządek i granica polska musi być szczelna. Brak zgody na wprowadzenie stanu wyjątkowego to standardowa zagrywka totalnej opozycji, zaznacza poseł PiS Bolesław Piecha. To normalne teatrum sejmowe, które się odbywa w Polsce przez ostatnie lata. Jeżeli opozycja jest totalna, to trudno rozważać albo trudno by było słychać głosy zdroworozsądkowe. Ja osobiście będę głosował za poparciem wniosku pana premiera Morawieckiego i podpisem prezydenta, który ten stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej ustanowił. Spór na tle tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, jest niczym innym jak testowaniem polityki polskiej przez Rosję, podkreśla politolog profesor Mieczysław Ryba. Rosja zawsze grała u nas kartą konfliktu takiego twardego między PiS-em a Platformą. Proszę sobie przypomnieć, jak rozgrywała kartę smoleńską, nie oddając wraku skrzynek po to, żeby generować i potęgować ten wewnętrzny konflikt. No i tu to jest testowanie po prostu, na co nas stać, jak funkcjonujemy, na ile jesteśmy sprawni w tych różnych działaniach. Debata w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego rozpocznie się w Sejmie o godzinie 16:30.